Stacja zasilania, ogromny powerbank, nazw na to jest wiele. Ale jeszcze więcej jest zastosowań dla tak małej skrzyneczki. Pytanie natomiast, czy podoła zadaniom stawianym przez droniarza, filmowca czy fotografa? Nad tym właśnie dzisiaj zastanowimy się wspólnie. Po filmie z podobnym sprzętem odezwała się do mnie firma All Powers z pytaniem, czy chcę przetestować ich produkt. Nie mieli jednak wpływu na to, jak oceniam ich produkt oraz na finalną wersję filmu, ponieważ widzą go w tym samym momencie co wy. Pierw zacznę od ceny, która jest dosyć atrakcyjna na tle konkurencji. Za stację ładowania R600 zapłacimy około 209 euro, to jest po przeliczeniu jakieś 912 zł. 100-watowy panel, który dostałem razem ze stacją, kosztuje 129 euro, jest to około 462 zł. Zestaw kosztuje 338 euro, czyli jakieś 1480 zł. Dodatkowo z kodem MrReco macie 10% zniżki, więc cena za cały zestaw wychodzi 1330 zł około. Kod oraz linki do sklepu zostawiam w opisie do tego filmu. Skoro cena jest dosyć korzystna, to warto teraz sobie zadać pytanie, co otrzymujemy za taką cenę i czy jest to coś sensownego. All Powers R600 to niewielka stacja o wadze 7 kg i pojemności 299 Wh. To oznacza, że podpinając sprzęt, który pobiera 100 W, będziemy go mogli używać przez około 3 godziny. Moc wyjściowa, jak sama nazwa wskazuje, to 600 W z chwilowym pikiem do 1200. Z gniazdka sieciowego ładuje się do pełna w około 1,5 godziny i to jest akurat duży plus, ale o tym będzie troszkę później. Jest jedna lampka i 8 wyjść do ładowania. Precyzyjniej będzie, jeśli powiem, że mamy 7 wyjść i jedno pole do ładowania indukcyjnego. Niby z mocą 15 W, ale mi akurat udało się maksymalnie 9 W wykrzesać tego ładowania bezprzewodowego. Dodatkowym plusem jest to, że stacja używa ogniw LiFePO 4, które są bezpieczniejsze, stabilniejsze i mają lepszą żywotność. Podobno po 3500 cykli ładowania baterie te mają mieć dalej około 80% pojemności. Mamy też aplikację na telefon, w której możemy doglądać tego, co się dzieje z naszą stacją, ile prądu w danym momencie zużywamy, z jaką mocą ładujemy. Możemy też włączyć ją w tryb eco albo normal, albo tam chyba speed. Aplikacja jest spoko i byłaby super, gdyby nie to, że na iPhone'ie akurat z tym mam problem. Za każdym razem muszę na nowo łączyć się ze stacją i aplikacja jej nie zapamiętuje. Więc po wyłączeniu aplikacji znowu trzeba ją sparować ze stacją. A no, jeśli chcecie włączyć Bluetooth stacji, to wystarczy przytrzymać przycisk od gniazdek DC. Dobra, teraz to, co mi nie pasuje w tej stacji, a mianowicie jej pojemność. 299 Wh to nie jest jakoś bardzo dużo. Widziałem podobne konstrukcje z większymi pojemnościami. Na plus jednak zasługuje czas ładowania, który, tak jak już wspominałem, wynosi 1,5 godziny od 0 do 100%, jeśli ładujemy z gniazdka sieciowego. Więc jeśli jesteśmy w trasie, zrobimy sobie przerwę na stacji paliw, na coś do zjedzenia, to na pewno znajdziemy gniazdko i doładujemy tą skrzyneczkę. Mamy jeszcze dwie dodatkowe opcje ładowania. Pierwsza to jest ładowanie z gniazdka zapalniczki w samochodzie. I ten przewód, który widzicie, akurat musiałem sobie sam dokupić, w zestawie go nie otrzymujemy. A drugą opcją jest ładowanie poprzez panele słoneczne. I powiem wam, że jestem mile zaskoczony. Jest to panel 100-watowy, który nawet w zimie, przy zimowym słońcu, przy minus 5 stopniach, ładował z taką mocą, jak widzicie, co moim zdaniem jest niezłym wynikiem. Zresztą zabierając ten sprzęt pod namiot, na biwak, spokojnie naładujemy tą stację w ciągu dnia, jeśli będzie oczywiście słonecznie. No to teraz czas odpowiedzi na pytanie tytułowe. Czy ta stacja podoła zadaniom stawianym przez droniarza, filmowca, fotografa? Czy ta stacja w ogóle może być przydatna do takich zastosowań? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Pomijam już fakt tego, że jest cicha. Znaczy, przy zasileniu z gniazdka oczywiście włącza się wentylator do chłodzenia. Nawet nie porównuję tego do agregatu, który jest głośny, produkuje spaliny, nie schowamy go do auta, nie zamkniemy się z nim w namiocie. Mi ta stacja przydała się już kilka razy i to nie tyle do ładowania sprzętu, co też do oświetlania nagrań w nocy, bo podpinam do niej spokojnie lampę i oświetlam sobie plan. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć, to fakt, że ta stacja ładowania posiada funkcję zasilacza UPS, czyli w momencie, gdy nie używacie tej stacji, możecie ją połączyć pomiędzy na przykład komputer a gniazdko zasilania i w momencie, gdy wywali wam korki, będzie zanik prądu, to ten UPS przejmie funkcję zasilania, no i nie stracicie na przykład projektu, nad którym pracujecie. Oczywiście nie jest to stacja, do której podepniemy mocniejszy sprzęt, ponieważ jeśli przekroczymy te 600 W przez dłuższy okres czasu, no to ją wyłączy z przeciążenia, ale spokojnie możemy ładować sobie laptopa, jeśli pracujemy w plenerze i obrabiamy albo montujemy filmy. Możemy ładować drona, baterie, albo właśnie zasilać jakieś niewielkie lampy fotowideo. Ogólnie zarówno stacja, jak i panel słoneczny są dobrze wykonane, z czego panel jest podobno nawet odporny na zachlapania. Ja akurat nie testowałem tego panelu podczas deszczu, tylko w śniegu i dalej działa.
Podsumowując, czy to jest sprzęt dla każdego? Zdecydowanie nie. Jeśli czujesz, że przyda ci się na wakacje, pod namiot, do pracy czy na działkę, to warto spróbować. Ja chciałem sprawdzić ten sprzęt przez dłuższy okres czasu i jak na razie cały czas z niego korzystam. Pamiętajcie, wszystkie linki są w opisie do tego filmu, a jeśli macie dodatkowe pytania, to sekcja komentarzy jest wasza. Z mojej strony to wszystko, dzięki za oglądanie i do następnego.